Dzień dobry, witajcie misiaczki moje kochane w kolejnym odcinku na moim kanale. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli wam się taki odcinek podoba, bo dzisiaj robimy kolejną część roleplay z Minecrafta, oczywiście końskiego, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy wielki dzień, ponieważ Hakamada ma termin porodu, tak? Dobrze, słyszycie? I spodziewamy się dzisiaj źrebaczka, o której godzinie nie wiadomo, może to być nawet w dzień. Słuchajcie, mamy godzinę 7. Dam Hakamady do boksu. Spójrzmy, co tam u niej, zajrzyjmy do niej. Dzień dobry, cześć koniu. Dzień dobry. O, 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 a to jakaś nadpobudliwa jesteś, co? Pijesz wodę, czy jesz tam? Jesiano, dobrze. No widzicie, tu wodę jeszcze ma, to jej najwyżej potem doleje, ściółkę ma jeszcze. Dobra, ją zostawiamy w takim razie. Mam jeszcze zalecenia od weterynarza, żeby z nią troszkę pochodzić w ręku. Więc sobie pochodzimy z nią, ale to za chwilkę. Idziemy teraz na pastwisko sprawdzić, co tam, jak tam. U ogierów, wałaszków i klaczy. Widzę, że ogrodzenie całe, to super, to mamy sukces. Konie w środku, to mamy kolejny sukces, bo wiecie, z moimi końmi tutaj różnie to bywa. Raz sobie wychodzą z ogrodzenia, raz ten. O, fajnie, konie, że wy tylko w jednym miejscu tutaj kupy walicie, sikacie i trawiecie. Macie calutkie pastwisko. Hit. Dobrze, Wilber, dlaczego ty masz kantar, Wilbuś? Czy ja miałam z tobą coś robić? Adekwatnie. O, zdejmiemy sobie kantarek, oczywiście, tak? Siedząc na Wilbusiu, bo czemu by nie? Dobra. Zmykam do pioruna. W takim razie. Powiem wam szczerze, że piorun przez ten czas krył różne klacze, więc nie tylko Hakamada ma termin porodu w najbliższym czasie, znaczy ona ma dzisiaj, ale inne klacze też mają. Gdzie one są? Tam są, patrzcie, schowali się normalnie. Tu mamy wałachy i ogiery, nie? Znaczy nie, no jednego ogierka na razie, ale mam w planach dokupić kolejne ogierki i zrobić taką fajną hodowlę. Dzień dobry, witam piorunek. Piorunek schował się w drzewie, dobrze. Tutaj dalej mamy, o. Czy już się zrobiła noc? O nie, proszę państwa, czekamy. Idę z kocem, jeszcze z Hakamadą muszę pochodzić w takim razie, kurde. Może mi się uda zdążyć. Dotarłam do Haki. Jak się czujesz, słonko? Kantara ci nie zakładamy, chodź. Tak, cię wezmę na szyję, mówiąc, zarzucę. No, musimy się troszkę przejść, słoneczko, wiesz? Będę tyłem szła, żeby cię tutaj pokazać ładnie, jak chodzisz. No widzicie, ledwo co się rusza z tym brzuchem dużym. No i świetnie, no i mamy już po zachodzie. No trudno, zaraz namiot wyciągam i będziemy, kurczę, proszę państwa, czekać na źrebaczka. Namiot wyciągam. W sumie to będę spać w boksie obok. Żeby też, wiecie, nie zakłócać w prywatności Hakamady. Tym bardziej myślę, że konia też jej przyprowadzę do towarzystwa, żeby nie czuła się sama oczywiście. Dobra, tutaj pójdziemy do owiec. O, zobaczmy, jak tam owce, czy wypiły wodę. Czy wypiły wodę? O, owieczki śpią! Dzień dobry. Dobra, owieczki śpią. Czyli koniu dupa blada. Nie wypiły chyba tej wody. Trudno. Wracamy. I już ci przyprowadzę jakiegoś konia do towarzystwa. Może Wilbusia, bo z nim jesteś akurat bardzo blisko. A Wilbuś już też przyprowadzony i też od razu się położył i śpi, więc zostawmy ich w takim razie. Dlaczego tu nie ma... Nie, no ja tego stajnego zabiję. Ja pierdzielę, bramę wziął. Hit. Dobra, niech śpi, nie wyjdzie. W każdym bądź razie na pewno. Co jak minie? Dlaczego ja w tą stronę idę? Dobra, proszę państwa, w takim razie... O! Widzicie, ja tu już normalnie skaczę w niebiosa. Idę do boksu obok. Położę się i będę dawać wam znać, jak już będzie się zaczynać. Dobra.
Także na razie się zdrzemnę, alarm sobie poustawiam co godzinę i zobaczymy, jak to będzie. Pi, pi, pi. O kurde! Zaspałam, ja pierdzielę. Nie, jeszcze noc jest, tak? Lecimy, proszę Państwa. O, przepraszam bardzo, od razu odpaliłam kamerę, jak mi zadzwonił i zobaczymy, jak tam haki. Kurczę. Ojejciu! Haki! Dajcie tak po cichu otworzymy. Jejku, dzień dobry! Witamy, słoneczko malutkie na świecie. Cześć! Jaki piękny, słodki kasztanek, słuchajcie. Ojejku! No to chyba te rybie oczy po ojcu. Generalnie to jest, widzicie, jeszcze ma taki puszek źrebięcy. Sierść źrebięcą, więc możliwe, że maść jeszcze może się zmienić troszkę. Zobaczmy, czy to jest ogierek, czy klaczka. Cześć, słoneczko, ale taka od... O, to klaczka jest odważna. No widzicie, zobacz, podejdę do niej. Cześć. Ojejku, jaki ma pisio słodki. Haki. Haki tutaj, zobaczcie, ona odpoczywa, tak? Cześć, słoneczko. Dałaś radę, super. Brawo. Ale jaja, no tego to się nie spodziewałam. Pięknie. Dobra, zostawiam was. Ja pierdzielę. No słoneczko cudowne. Idę się wyspać w końcu. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. W razie co na kamerę dalej mam. Bo chciałabym, kurczę, rano wstać i troszkę poogarniać tutaj. O, Wilber śpi. Dobra. Także widzimy się, widzowie, rano. Wracam do was, słoneczka moje. Zobaczymy, jak tam haki i źrebaczek. W ogóle piszcie pomysł na imię dla tej klatki, bo ja totalnie nie mam pomysłu żadnego. Jejku, cześć słonko, jesteś gotowa na swój pierwszy spacer i wyjście na pastwisko? O, jaka kochana. Ogólnie źrebaczek z hakamadą będzie miał swoją kwaterkę oddzieloną. Na razie zobaczymy, czy za mamusią pójdzie. Ojejku, to zobaczcie, jakie to słodkie to jeść. Jaki to słodziak. Ale jeszcze w szoku, bo następem idzie. Nie wie, czy ma iść, czy nie ma iść za mamą. O, zobaczcie, jaka odważna. Sama idzie do stada, tak? No, dobrze, proszę bardzo. Jesteście wolni. Zajadajcie sobie, znaczy no, haknik zajada. Ja tutaj jeszcze szybko taki płot postawię, żeby haki nie wyszła. No i maleństwo nasze, bo nie chcemy, żeby coś się nie zrobiła na razie. No dobra. Wody wam przynieść? Wody jeszcze wam przyniosę. Dobra, zajrzyjmy do nowej skrzyni. Tiriri, tiriri. Woda. Nie ma czegoś takiego. Świetne. Dobra. Mamy. Dobra, ja sobie przeskoczę. I wam tutaj dam wódkę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kochani. Dobra. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Kochani, jak chcecie więcej, oczywiście, to łapkę w górę, będziemy nagrywać. No ja się z wami żegnam, tak? Z maleństwem. I pamiętajcie, wymyślajcie imię. To pa, pa! Kochani, mam nadzieję, że ten roleplay wam się podobał, bo naprawdę uwielbiacie te roleplaye. Roleplay jest w formie zabawy. Wiecie, to jest taka udawana rzeczywistość. Trochę może to być śmieszne dla jednych osób, a dla drugich może być fajny odcineczek. Więc co? No ja się z wami żegnam w takim razie i z moimi konikami. Duć, 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 duć. Pa, pa! Duć, duć.